Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 204. Ładny jestem, duży, okrągły, sympatyczny. Miła morda, to fajne to lustro. Ma człowiek przynajmniej z kim pogadać, bo kiedy ona wróci, no nie wiadomo, cholera jasna, psia krew. Na poczcie nawet nie jest tak daleko, ale ona bardzo wolno lizie. Lizie i lizie. Jak gąsienica. Staje, rozgląda się, a jak nie daj Boże spotka doktora Małaszewskiego albo i Maruchę, to tak się z nimi zagada, że z obiadu nici. To... Dlatego jem tę kanapkę. O, dopiero 9. Dlaczego ja stale taki głodny jestem? Choroba. Ale wyglądam dobrze, no nie wyglądam na chorobę, cholera jasna. No. Nos mam wydatny, czoło rozumne. Rozumne. Włosy takie rozprzestrzenione. Uszy owalne, usta. Chyba raczej w ogóle zmysłowe. Tylko całować. Jak mówi jedna koleżanka z klasy. Jaki ja jestem postawny. Kiedy tak patrzę do lustra, zaczynam ją rozumieć. Jak można kogoś takiego nie kochać od lat? No, gdybym był kobietą, na pewno nie przeszedłbym obok kogoś takiego obojętnie. Nogi długie, stopy duże, ręce chwytliwe. Oj, bo się jeszcze zakocham. Oderwać się od siebie nie mogę. Trochę tutaj ciemno. Ale jak pani Eliza zapłaci za światło, to muszą włączyć. To ze światłem to jest inne życie, to wszystko widać. Niech tylko włączą, to sobie dopiero popatrzymy. To łaski nie robią. Człowiek płaci, to wymaga. Ej, śliwki zjem w odcie to... I grzybki. I zdaje się, że gdzieś jeszcze powinny być konfitury z dyni. To. O, są. No, trzeba jakoś sobie skrócić ten czas oczekiwania. To śliwka. Czy dynia. Bardzo podobny smak. Wszystkie konfitury w naszym domu mają podobny smak. Nie wiesz, co jest, malinę czy czereśnie. Ale w żołądku i tak się przecież wszystko miesza. Do jajko z truskawkami, do porzeczki ze schabowym, mielony z kalafiorem albo zupa z mydłem. Bo kiedyś mydło zjadłem. Jak przyjdzie, to jej dam blachę w czoło. A może lepiej podstawić nogę. No nie wiem. Jest. Kto tam? Ja? A kto ma być? Nie wiem. I dlatego pytam. Niech pan otworzy, niech pan się znowu nie wygłupia. Zawsze to samo. Rżnie pan idiotę. Pana ulubiona zabawa. A to nie ma rucha? Nie ma rucha, nie ma rucha. A może doktor Wałaszewski? Też nie. No niech pan otworzy, zmordowałam się od rana. Czyżby pani Eliza? Eliza, Eliza! Zapłaciła pani za prąd? Oczywiście. Z karą? Z karą. Włączą? Mają włączyć po południu. Po południu? Po południu. A kiedy niby? Jak się od 2 miesięcy zalega, to nie ma się co dziwić. I tak dobrze, że mnie odcięli jak Gajowemu. Przez 2 miesiące czytał przy nafcie winę tu. Otworzy pan! Otworzę, otworzę. W swoim czasie.
Och, zaczyna mnie pan denerwować. To przez pana mamy zawsze problemy z elektrownią. Dać panu na zapłacenie rachunku to jakby wrzucić od razu do studni. Nie, 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 lepiej dać. To wtedy przynajmniej ktoś coś z tego ma. A jak do studni, to nie. To taka jest prawda. To... Prawda jest taka, że dałam panu na rachunek i pan to, panie Sułku, jedyny przehulał. I to nie wiadomo gdzie. Kłamie pani. Dobrze pan wie, że nie. A właśnie, że pani kłamie. To... Nie kłamie. No to gdzie są te pieniądze? No zgubiłem. Zawsze to samo. Ciekawe, że nigdy pan nie znalazł. Raz znalazłem. Dwa grosze. To zawsze coś. Jak pan mnie nie wpuści, to nie pokażę panu niespodzianki. Jakiej? Nie zobaczy pan, jak pan mnie nie wpuści. Już, wpuszczam. No, niech pani wchodzi. No. A muszę uważać. A niby na co. To... A już ja dobrze wiem. Nogę mi pan dzisiaj podstawi, prawda? Nie, no, zobaczymy. A, wolę nie patrzeć. Albo blachę mi pan da w czoło. Bywa pan bardzo dowcipny w takich sytuacjach. Nie wejdę, dopóki pan się nie odsunie. No, już. Nie, dalej, w głąb pokoju. O Jezu, to wystarczy? I jeszcze kawałek. Ojej, może być? Dobrze. Dzień dobry. No i wywaliła się pani Elizo, jak długa. I nie nogą to zrobiłem, tylko sznurkiem rozciągniętym przy drzwiach. Taka niespodzianka. Głupia jestem. Oj tak. Powinnam patrzeć pod nogi. I przed siebie też. Początkowo chciałem ten sznurek rozciągnąć wyżej. Na poziomie pani głowy, ale myślę sobie, innym razem to mamy czas, po co tak się śpieszyć. Dobra, to gdzie ta niespodzianka? W torebce. Taka mała? A co pan myślał, że słonia tu przyprowadziłam? Słoń by się do torebki nie zmieścił. No nie, jaka logika. Że nawet krowa by się nie zmieściła, nawet tym bardziej. Zaraz. Słoń tym bardziej? Czy krowa tym bardziej niż słoń? Czy raczej tym bardziej? A co mnie to obchodzi? Gdzie ta niespodzianka? No już wyjmuję. Koperta? Forsa? Nie. List? Nie. Coś ciekawszego, proszę. Pocztówki? Świąteczny. Nie. Pamięta pan, jak pożyczyliśmy od Maruchy aparat fotograficzny? Pamiętam, to było niezapomniane. A pamięta pan, jak robiliśmy sobie zdjęcia nawzajem? Tak, to w marcu to było. Dokładnie, to. W marcu. Zaraz potem oddałam je do wywołania, ale mieliśmy pecha, bo akurat nasz fotograf pił. Aha. Nie dawał rady włożyć kliszy w maszynę do robienia odbitek. No bo jak to, po pijanemu? To... Ale wczoraj mu weszła i z drugiej strony wyszła. No i mamy zdjęcia. Ej, to są właśnie one. One. Na szczęście wtedy zapłaciłam z góry, bo dzisiaj już by mi nie starczyło. Dużą karę zapłaciłam za prąd. To zierają. Niech pani zobaczy. Gdzie? Małpa. W zoo. Nie, wcale nie. Nie poznaje pan? No, małpa. Siedzi na drzewie. To przecież pan! No. Jak to ja? No pan, panie Sułku, jedyny. Cicho. No wszedł pan na drzewo, zrobił pan głupią minę i ja to właśnie uchwyciłam. To pan, jak żywy. A to? No? No? Nosorożec? Nie, to ja. Jaki tam nosorożec? Sfotografował mnie pan z bardzo bliska i stąd to mylne wrażenie. Szczerze powiedziawszy, na tym zdjęciu jest tylko nos i to w dużym zbliżeniu. Na szczęście pamiętam, jak pan to robił i o mało mi pan wtedy nosa nie złamał. Ale wyszło. No? No to... No? Gąsienica na trawie. Nie, to ja leżę na łące. No kazał mi się pan położyć. No to żeby nie wszystko było na stojąco. No,
w błocie, bo w marcu trawy było tyle, co kot napłakał. O, o, a to jest pana piękne ujęcie. Ale od tyłu. No bo pan się odwrócił. Aha. Dziurę pan miał w spodniach. No, ja mam do tej pory to. Niech pan spojrzy to. No, rzeczywiście. Takie zdjęcia to piękna pamiątka. Trzeba będzie jeszcze raz pożyczyć aparat od Maruchy. A potem zrobimy album rodzinny. Wszystko powklejamy na swoje miejsca, podpiszemy i przez zimowe wieczory będziemy sobie oglądać i wspominać. W życiu człowieka najważniejsze są wspomnienia. Bo tak na bieżąco to właściwie niczego się nie zauważa. Dopiero kiedy człowiek zacznie wspominać, wie, że żył. A tak na bieżąco to nie. No. Cholera jasna, psiak, ze słowo, honor, cicho. Tymczasem gajowy Marucha przez dziurę w płocie zrobił zdjęcie psa, który siedział na kocie. Do usłyszenia. Film nosił tytuł Aparat. Odcinek 204. Kocham pana, panie Sułku, słuchowisko Jacka Janczarskiego. Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, narrator, autor Jacek Janczarski.